Cześć, czołem. Witam na kanale Powiedz Recykling 28 listopada. Witam wszystkich subskrybentów. Dzisiaj nie będę mówił, że nowych. Oczywiście też ich witam. Starych tak samo witam. Wszystkich widzów. Przepraszam, zmęczenie, niedomówienie na ostatnim filmiku. Jeżeli ktoś się poczuł urażony, nie jest to żaden podjazd do kogoś w komentarzach, nie, nie. Mój błąd, przyznaję się do winy, biorę na klatę. No i myślę, że tak na szybko sprawa wyjaśniona. Słuchajcie, ja nie wiem, jak wam to pokazać, ale zrobiło się z jednej strony fajnie, z drugiej strony niefajnie. Ponieważ, jak wiecie, to już widzieliście, nie? To tutaj w tych białych, gdzie jest ten paluch? Tu, to w tych białych workach jest jeszcze do przerobienia. To jest o tam. No. To teraz najlepsze. Gdzie jest ta kuchenka? O, tam. Nie? No. Biorę się do działania. Jest mega dużo towaru. Temperatura taka, o. Widać było, czy nie? No. Warsztat nieogrzewany, także... Tak to wygląda. Dobra, nie będę tutaj nic więcej pokazywał. Na razie próbuję to jakoś ogarnąć. Bo muszę od czegoś zacząć. A zacznę chyba od początku. Lecę z tematem. Dobra, a tutaj nic ciekawego nie zobaczycie. Ale chcę wam pokazać, jak... No jaki kawał muszę przejść w tej chwili do samochodu. On stoi gdzieś tam. Bo... No, jak widzieliście, dzieje się dużo tutaj. Tak, tak, cały czas idę. I po ostatnim wyjeździe, czyli w niedzielę, nie, w poniedziałek rano, dojechałem do tego miejsca, czyli mamy jakieś tam będzie 20, 40, 50, około 100 metrów, co musiałem przenieść, a tu jeszcze jakieś 50 metrów, oj, 50 metrów, żeby się do mojego dyliżansu dostać, że tak to wygląda. Dlatego, czy będą dalsze takie wypady, dopóki nie naprawią drogi, nie wiem. A w tej chwili jadę w jedno miejsce, muszę tam po małe zaopatrzenie. Także dobra. Dobra, nie będę was zanudzał, lecę. Dobra, tutaj już takie resztki zostały do zmielenia, że tak powiem. No, fajnie to wygląda, ale powiem wam, jestem cały w skowronkach, bo udało mi się tam, gdzie widać te białe, to są reklamówki. Tam mam chyba ze 4 worki w samych reklamówkach upchane, także jeszcze miejsca troszeczkę mam. Dobra, ja na dzisiaj kończę. Aha, to jest najlepsze. To wszystko, czyli jest surowiec do przerobu. Jest, więc będę działał, jak wrócę z trasy. No taki krótki wyjazd mam, ale no trzeba jechać. Co mnie trochę martwi? Miejsce. Drogę widzieliście, więc na razie słabo, żeby cokolwiek tu wjechało, żebym ja dał radę z przyczepką jeździć, no ale będę się ratował. Tak przy okazji zobaczcie amatorów, nie?
to jest z peweksu wyciągnięte. To jest wszystko wyjęte z peweksów, amatorzy. Dobra, nie truję dłużej. Ja ogólnie tutaj na dzisiaj kończę. Idę pomóc w linie pakować dalej paczki. Tym bardziej, że musimy dzisiaj paczkomat napełnić we wtorek wieczorem. O, nawet się zrymowało. No co, no jak zwykle na bogato, tak? To jest kombi, jakby się ktoś pytał. Jeszcze, o właśnie, tam jeszcze jest paczka. Także, dobra, bierzemy się do dzieła. Zaraz my to, co tu się stało? O, zaraz my to zapełnimy. Ciekawe, czy mają tyle w gabaretce wolnych skrytek. Bierzemy się do dzieła. Co za chamy, nie mieli której skrytki otworzyć, zobaczcie. Oni mnie zabiją, nie? Dobrze, że chociaż tą mają na dole otwarte. Ale idzie podłogą po... Czekaj. Paczka na styk. No, ma się oko, nie? A teraz troszkę ciemności, ponieważ ostatnią paczuszkę dostarczam osobiście, z racji tego, że osoba zainteresowana mieszka bliziutko. Dobra, wiadomość już poszła. Ostatnie pudełeczko idzie do nowego właściciela. Oczywiście nie pokazuję nikogo, wiadomo dlaczego. Także na dzisiaj koniec. Widzimy się pewnie w najbliższym czasie przy paczkomacie. Pozdrawiam. Słuchajcie, ja się tu z wami żegnam, ale nie, nie. Ja przyjechałem do pani z tą jedną paczuszką. Ja nie wiem, pani chce chyba, żebym ja na zawał zszedł. Kana, konewka, do wina te gąsiory. To jest wszystko pikuś. Ja wam coś jeszcze pokażę. Co pani też uratowała i powiem wam tutaj dla pani wielki szacunek, bo to jest w tej chwili niespotykane. Widzicie to? Ja wam powiem, nie no, to był błąd, że ja tu przyjeżdżałem. Zobaczcie. Zobaczcie na to. Przecież... Oj, szczęścia tu nie braknie. Ale niepomalowane, bo amelienium, nie? Dobra, teraz naprawdę się z wami żegnam. Tutaj jeszcze chwileczkę z panią porozmawiam i uciekam do domu. Dla wszystkich, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam was.